W ciągu swojej zaledwie 11-letniej historii wspólna waluta już po raz trzeci przeżywa ciężkie chwile i być może ta próba, z którą mamy obecnie do czynienia, będzie dla niej najtrudniejsza. Na razie można powiedzieć, że zalicza ona ciężki nokaut, ale trzeba też zauważyć, że poprzednie były jeszcze cięższe. Jeśli przyjąć jako oficjalną datę wejścia euro do obiegu, czyli 4 stycznia 1999 roku, to trzeba przypomnieć, że wówczas kurs wspólnej waluty wyliczono na dolara i 18 centów, czyli zaczęło się nieźle, ale już 4 maja 2000 roku kurs ten zatrzymał się na poziomie zaledwie 88 centów. Czyli w ciągu tych pierwszych 15 miesięcy nowa waluta straciła wobec dolara 29 centów, czyli niemal 25%. Można powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy wylądowała na deskach. Później przez 8 lat pracowała nad odbudowaniem tej pozycji, a po raz drugi zupełnie nie ze swojej winy od momentu o kilkanaście tygodni poprzedzającego apogeum kryzysu finansowego, czyli około 15 lipca, kurs euro spadł z dolara i 60 centów do zaledwie dolara i 20 centów w październiku 2008 roku. Czyli ten spadek wyniósł aż 37 centów, czyli 23%. Obecny spadek z 1,5 dolara do dolara i 28 centów za euro jest więc na razie najbardziej łagodny, bowiem sięga zaledwie 23 centów, czyli nieco ponad 15%. Nawet spadek do minimum z jesieni 2008 roku pogłębiłby tę skalę zniżki jedynie do 28 centów, czyli do 18%. Dojście do parytetu, czyli kursu wymiany euro i dolara w proporcji 1 do 1, oznaczałoby spadek od poprzedniego szczytu, czyli z poziomu 1,5 dolara, o niecałe 34%. Byłby to więc nokaut najcięższy z dotychczasowych, choć to całkiem uzasadniony powagą obecnej sytuacji związaną z kłopotami części państw strefy euro. Można sobie zadać pytanie, czy to jest scenariusz nieprawdopodobny, ale obserwując rozwój sytuacji w ostatnich dniach, nie sposób go wykluczyć. A o powadze problemu może świadczyć także wolta, którą wykonała niedawno kanclerz Niemiec Angela Merkel. Od wielu tygodni odgrywała ona rolę żelaznej damy w kwestii pomocy dla Grecji, konsekwentnie odmawiając czy powstrzymując się z podjęciem decyzji o pomocy finansowej. Jednak w środę przed niemieckim Bundestagiem stwierdziła bez ogródek, że Europa stoi na rozdrożu i wydaje się, że w tym stwierdzeniu nie było cienia przesady. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.